Oj, zdziwicie się, jak poodpowiadałem na niektóre pytania. Koszulka oczywiście wakacyjna, ale nie widać, bo po co? Dzisiaj będę odpowiadał na Poczuj Lato Buktak, do którego nominowała mnie Maja z kanału Majaka. Jeżeli jeszcze jakimś cudem jej nie znacie, to koniecznie musicie do niej zajrzeć i ją subskrybować, ale na pewno ją znacie, więc ograniczę się do pozdrowienia. Maja, pozdrawiam! Postaram się, aby pytania wyświetlały wam się na dole oraz macie je w opisie, jeżeli byście chcieli nagrać ten tak samemu. Pierwsze pytanie. Książka lub seria, którą chcesz przeczytać w wakacje? Ja przygotowałem już sobie dość duży stosik na te wakacje, oczywiście nie spełnię go całego, mimo że bardzo bym chciał. I za chwilę nagram ten TBR, ale na kanale powinien się pojawić jakoś tak piątek, sobota, więc wyczekujcie, ale uznałem, że do tego pytania muszę wybrać coś oczywistego, czyli Władca Pierścieni, którego jeszcze nie przeczytałem i zdecydowałem się go właśnie przeczytać w tym wydaniu. Nie będę już szukał tego ilustrowanego, ponieważ podobno tam tłumaczenie jest troszkę inne i możliwe, żeby mi się nie spodobało. Dlatego postaram się przeczytać to jeszcze w te wakacje i to w tym wydaniu. Książka z żółtą lub niebieską okładką. I to nie było w sumie aż tak trudne, ale uznałem, że wybiorę z książek, które chcę przeczytać w te wakacje. I na początku wybrałem książkę, gdzie jest tylko żółte. Zapraszam, jeżeli ktoś nie widział u mnie recenzji na kanale. Jest jeszcze konkurs, więc możecie wygrać dwa takie egzemplarze. Zachęcam do zajrzenia, tylko pamiętajcie, jak wykonacie zadanie konkursowe, musicie mi napisać o tym w komentarzu. Moją drugą myślą było Gwiazd Naszych Wino w wydaniu oryginalnym i tu mamy i niebieski, i żółty, ale uznałem, że ponieważ jest to tak, do którego nominowała mnie Maja, nie może zabraknąć tego, czyli Światło, którego nie widać, które bardzo, bardzo, bardzo bym chciał przeczytać w te wakacje. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, ponieważ książka jest spora, ale bardzo zależy mi, żeby ją przeczytać i żebym w końcu mógł o niej pogadać z Mają. Trzecie pytanie to twój plażowy must have i ja nie do końca wiem, czy dobrze interpretuję to pytanie, ale ja wybrałem książkę, którą czytałem na plaży i którą mi się rewelacyjnie czytało na plaży, mimo że jest to troszkę co innego, ponieważ jest to pierwsza część z Mrocznych Materii, czyli Złoty Kompas i pamiętam, że bardzo dobrze mi się to czytało rok temu na plaży, kiedy razem z Lirą podróżowałem przez północ, przez te lodowe krainy. Na zewnątrz było gorąco. Jeżeli ktoś jest tu nowy i nie wie, dlaczego tak wychwalam tą książkę, to zapraszam do mojej recenzji, ponieważ uważam, że jest to najlepsza trylogia fantasy, jaką dotąd przeczytałem. Książka z okładką, która kojarzy mi się z wakacjami. I tu nie było łatwo, ponieważ tak popatrzyłem na moje wszystkie książki. Większość to jest fantastyka, różne tego typu rzeczy. No i nie było takiej okładki, która wizualnie by mi się kojarzyła z wakacjami, ale wybrałem coś, co jak patrzę na tą książkę, to przypominają mi się właśnie wakacje rok temu, kiedy ja sobie siedziałem na leżaczku, czytałem tą książkę, zachwycałem się nią. No. Nie mogło zabraknąć tej książki w jakimkolwiek tagu. Z mgły zrodzony, moje objawienie zeszłych wakacji. I właśnie dlatego tak mi się z tym kojarzy, ponieważ czytałem ją w wakacje. Jeżeli ktoś nie widział, to mój pierwszy film na BookTube w ogóle ever, to była właśnie recenzja tej książki. Jak teraz oglądam ten film, to już mi się w ogóle nie podoba, ale książkę nadal uwielbiam. Powieść, która wywołała u mnie słoneczny uśmiech. I tego pewnie nie wiecie, ale wybrałem tutaj piątą część Narni, ponieważ ja bardzo lubię opowieści z Narni, ale piąta część zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Może nie jest to jakieś arcydzieło, ale ja pamiętam, jak po przeczytaniu pierwszych, nie wiem, dwóch rozdziałów, po pierwszym rozdziale tak naprawdę, wiedziałem, że ta książka to będzie strzał w dziesiątkę, że to jest najlepsza część Narni, jaką dotąd przeczytałem i naprawdę już przy drugim, przy trzecim rozdziale żałowałem, że ta książka jest tak krótka, bo klimat w tej książce to jest zupełnie inny niż cała Narnia, bo tak wam tylko krótko powiem, w tej części nie ma nikogo ze zwykłego, prawdziwego świata, tylko wszystko się dzieje wewnątrz Narni i to jest tak, jakby mógłbym powiedzieć, że spin-off trochę. Wydarzenia są chyba pomiędzy pierwszą a drugą częścią, ale mogę się pomylić, albo pomiędzy drugą a trzecią, ale to jest według mnie najlepsza część, mimo że różne osoby różnie o tym myślą. Jeżeli kiedyś sobie odświeżę Narnię, to z pewnością wam o tym opowiem. Książka, przez którą wylałem morze łez. I tu mi było bardzo trudno wam dać cokolwiek, ponieważ nie chciałem wam nic zaspoilerować, bo zazwyczaj to zakończenia łamią serce. Ale o tej książce już wam nieraz mówiłem i nieraz wam mówiłem, jak bardzo poruszyło mnie zakończenie. I no jakby to już nie będzie aż taki spoiler, bo nie powiem wam oczywiście o co chodzi. No i jest to Bursztynowa Luneta, czyli trzeci tom Mrocznych Materii. Ja przy tej książce oczywiście tak naprawdę nie płakałem, ale gardło mi się dość mocno ścisnęło przy zakończeniu. Nie mogę wam oczywiście powiedzieć o co chodzi, mówię wam, przeczytajcie tą trylogię, bo jest niesamowita. Nawet jeżeli wiecie ode mnie, że zakończenie jest takie dość średnie, mimo że zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ połączenie wszystkie emocje, które są tu pod koniec, to jest po prostu kosmos. Najlepsza impreza w książce, czyli taka, w jakiej chciałbym uczestniczyć i wydawało mi się to pytanie dość proste. Myślałem, że jak popatrzę na książki, to zaraz mi coś przyjdzie do głowy, ale nie. Oczywiście nie pominąłem tego pytania i znalazłem coś, chociaż trochę drogą okrężną. I jest to Harry Potter i Czara Ognia. I teraz chwila dla was do zastanowienia się, o jaką imprezę może mi tu chodzić. Wiecie już? Pozdrawiam wszystkich, którzy się domyślili, a ci, którzy się nie domyślili, to wam mówię. Chodzi mi o bal, który tutaj jest pokazany. W tym przypadku sądzę, że dużą rolę odegrał także film, czyli ekranizacja tej części, w której ten bal był bardzo ładnie pokazany. Scenografia przy tamtych scenach była rewelacyjna, ale też muzyka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jest taki utwór, który trwa minutę z kawałkiem, który był puszczany w trakcie właśnie tej sceny z balem i on jest po prostu tak
tak piękny, że głowa mała. Więc ja właśnie na takiej imprezie chciałbym się znaleźć. Przedostatnie pytanie to powieść z historią łatwą jak jazda na rowerze. Mam nadzieję, że tu nie polecą na mnie żadne hejty, ponieważ ja uwielbiam tą książkę, ale według mnie historia w tej konkretnie części jest naprawdę bardzo prosta. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wyczułem wszystkich nawiązań, które będą dalej ważne w cyklu, ale jest to pierwszy tom Mrocznej Wieży Kinga. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ponieważ po prostu zakochałem się w stylu autora. Ja byłem w stanie tę książkę czytać głównie właśnie dla języka, dla tego, co tu się dzieje, tak już trochę mniej. Ponieważ pierwsza część, w pierwszej części dość mało się dzieje według mnie tej książki. Nie wiem, jak jest w następnych, bo mam tylko dwa następne, ale nie przeczytam ich jeszcze i obawiam się, że szybko ich nie przeczytam. Ale tutaj naprawdę, jakby się tak zastanowić, to jest po prostu droga. Główny bohater przechodzi drogę, pod koniec się trochę coś dzieje, w trakcie się trochę coś dzieje. To jest właśnie taka powieść drogi. Według mnie koncept jest bardzo prosty, a oddany został w niesamowity sposób, bo nie da się oderwać od tej książki, naprawdę. Nie jest to oczywiście książka taka prosta pod względem, nie wiem, językowym tego, co tam się dzieje, bo niektóre wydarzenia są naprawdę makabryczne, więc nie polecam tego młodszym czytelnikom, ale naprawdę jest to książka, przez którą bardzo szybko przebrnąłem, bardzo przyjemnie, no ale niestety nie mam za bardzo czasu, żeby dokończyć całą serię. Bardzo mnie to boli, bo chciałbym już naprawdę przeczytać całą Mroczną Wieżę. I ostatnie pytanie, czyli największy szok, jaki przeżyjecie dzisiejszego dnia. Powieść, do której musiałeś dojrzeć jak kwiat. A więc tak, mógłbym wybrać coś trudnego, coś, co po prostu musiałem przeczytać drugi raz, żeby lepiej zrozumieć, ale wybiorę coś, co naprawdę za pierwszym razem mi się nie spodobało. Z góry proszę o niełapkowanie tego filmu w dół, bo ja tą książkę ostatecznie uwielbiam. Każdy tą książkę ostatecznie uwielbia. Ta książka jest rewelacyjna, ta książka jest świetna. Bardzo mało osób jej nie lubi, tylko ja po prostu czytając ją po raz pierwszy, przeczytałem pierwszy rozdział i po prostu byłem za mały. To była książka napisana chyba zbyt dobrym takim stylem, jeszcze dla mnie w tamtym wieku. Nie wiem, ile miałem wtedy lat, ale naprawdę bardzo, bardzo mało. No i po prostu trochę mi się nie spodobało. Później mój tata przeczytał tą książkę, co w ogóle było fenomenem, ponieważ to jest zupełnie nie jego dział literatury, którą on czyta. I po tym wydarzeniu przeczytałem to, ja po raz drugi przeczytałem całość, przeczytałem część następną, 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 następną i się zakochałem. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Wiem, teraz wszyscy padają ze śmiechu, ale tak, naprawdę, jak ja to przeczytałem po raz pierwszy, to no nie spodobał mi się ten pierwszy rozdział, kiedy ta kotka, w sensie, bo jak to się zaczyna? Na początku jest ten opis rodziny, a potem jest coś takiego, że kot chodzi po nocy, no wiecie, o co chodzi, McGonagall. I jak ja to przeczytałem, to bardzo ciężko mi się to czytało, bo po prostu byłem zdecydowanie za mały na książki z takimi dość ładnymi opisami, dość takim dobrym stylem, więc dopiero za drugim razem się zakochałem w tej książce. I co, warto było oglądać do końca? I teraz ostatnia rzecz, jaka pozostała mi do zrobienia, czyli nominacje. I tym razem, żeby nie było tak jak zwykle, skupiłem się na osobach, których wcześniej jeszcze ani razu do niczego nie nominowałem. Nominuję 6 osób i pierwsza to oczywiście Ula, która dopiero co założyła kanał, nazywa się Słomka. Wchodźcie do niej, chociaż mam wrażenie, że wszyscy już dzięki Anicie ją znają. Ula, mam nadzieję, że ten tak ci się spodoba i że go zrobisz. Następnie Books in the Night, którą poznałem dzięki akcji, że robimy filmik dla Remi, która była tydzień temu. Jeżeli ktoś z was nie widział, to naprawdę przegapiliście bardzo fajną rzecz. Następnie sama Remi. Jeżeli jeszcze nie znacie Remi, wchodźcie do niej na kanał, który nazywa się Lila Quicks. On jest super, Remi jest super. Remi, serio, zrób tego taga, bo ty jesteś super. Jak ty go zrobisz, to będzie w ogóle ekstra super, super, bo Maja wymyśliła te pytania, które też są bardzo fajne, więc w ogóle będzie rewelacja, wchodźcie do Remi. Następna osoba to Kat z kanału Kat Vloguje i co tu mogę powiedzieć? Na kanale Kat niedługo pojawi się coś bardzo, bardzo fajnego. Nie chcę nic spoilerować, może się tam pojawię, może nie. Śledźcie kanał Kat w każdym razie i wypatrujcie materiału w sobotę 2 lipca. Jakoś mniej więcej tak. Zresztą dam wam znać na fanpage'u, jeżeli coś się już pojawi. Więc Kat, nominuję ciebie. Piąta osoba to Karolina Żebrowska, która mi polecała Dygot. Wiem, że wszyscy mi polecali Dygot, ale najbardziej polecała mi właśnie Karolina Żebrowska. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Przeczytałem dopiero sam początek, ale jestem tak zakochany, że nie mogę się doczekać, aż nakręcę film dla was o tej książce i wam o niej opowiem. Zresztą ostatnio na live, jeżeli go nie widzieliście, był bardzo fajny live z Majoka. Możecie znaleźć u niego na kanale, ponieważ jest nagrany godzinny. Też pozdrawiam Karolina Żebrowska, pozdrawiam jeszcze raz. Książka jest naprawdę super, niedługo będzie materiał. I ostatnia osoba, którą nominuję do tego taga, to Caroline in the Bookland. No i co wam mogę powiedzieć? Karolina od jakiegoś czasu wrzuca więcej filmów, ponieważ miała dość taką długą przerwę z tego, co pamiętam i naprawdę warto do niej zajrzeć, jeżeli jej jeszcze nie znacie. Także to są wszystkie osoby, które chciałem nominować. Mam nadzieję, że odpowiecie na moje wyzwanie. Więc to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli którąś z tych książek, którą wam pokazywałem, znacie, chcecie coś o niej napisać, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie macie własnego kanału, własnego bloga, to możecie bez problemu odpowiedzieć na pytania z tego taga w komentarzach pod tym filmem. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i to, co obejrzeliście, wam się spodobało, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i pozostania na dłużej. Więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!